Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak. Dziś ponownie wkroczymy w świat serii, której nie trzeba przedstawiać. Zatem bez zbędnych wstępów. Wracamy do świata orientalnej ekspedycji. Tym razem, by wraz z zestawem 7423 pojazdem Killorego przemierzać najwyższe góry świata. Zapraszam. A oto i nasze opakowanie. Z przodu jak zwykle widzimy wspaniały, dynamiczny rysunek przedstawiający całą zawartość zestawu z odpowiednimi animacjami, takimi jak świecące światełko. Oraz oczywiście tradycyjne ozdobniki, takie jak szlak symbolizujący drogę naszych bohaterów oraz cele podróży, takie jak właśnie wspomniana świątynia Mount Everest, do której podąża nasz doktor Killory. Tutaj natomiast znajdziemy mnóstwo informacji, które można streścić tym oto znakiem informującym nas, iż częściami tymi można się zadławić. Z tej natomiast strony jest przedstawiona figurka oraz mamy nalepkę, która kiedyś była we wszystkich zestawach wymagana. Z tyłu natomiast czekał mnie po takim czasie wielki zawód, ponieważ jest to pierwszy zestaw z tamtego roku, w którym zauważyłem brak modeli alternatywnych. Oczywiście jest to zapewne związane z jego niewielką wielkością i z tym, że z taką ilością części tak właściwie modeli alternatywnych zrobić się nie da. Ale niemniej uważam to za pewnego rodzaju minus. Tu oczywiście mamy kolejny wspaniały fragment mapy, który przysłania nam kolejna nalepka. Z tej natomiast strony kolejna ważna informacja, mianowicie jeszcze jedna niezdjęta cena, która nas informuje, że ten wspaniały zestaw kosztował jedyne 12 zł. I powiem wam, że w tym momencie, gdyby taki zestaw był w takiej cenie, na pewno bym się na jeszcze jedną sztukę skusił, albowiem zestaw ten jest prześwietny, fenomenalny i genialnie się komponuje. Jednakże, jak wiemy, w dzisiejszych czasach nawet dostać go za 30 zł byłoby wielką okazją. I oczywiście mamy tu też informację, że wszystkie elementy są wykonane w Danii. Instrukcji niestety nie posiadam, więc przejdźmy zaraz do samych części składowych zestawu. Przed wami doktor Killory, czyli największy bohater mojego dzieciństwa. Wspaniała, perfekcyjnie wykonana postać, którą posiadam naprawdę w wielu wariantach z różnych zestawów. Tutaj oczywiście mamy wariant podróżnika wybierającego się do świątyni Mount Everest. Taką figurkę również mogliśmy znaleźć w wielkim balonie, którego ja niestety nie posiadam. Oczywiście dodatkowo nasza postać ma tutaj lornetkę. Szkoda tylko, że nie posiada bardzo charakterystycznego elementu, bardzo często dostępnego z tą postacią, czyli lupy. Zaś jego tors jest wykonany perfekcyjnie, choć oczywiście ma nadruki tylko z jednej strony. A twarz jest najbardziej charakterystycznym elementem tej postaci wraz z czapką safari, którą nasza postać nigdy nie zdejmuje, pomimo tego, że bywa w tak dziwnych miejscach jak biegun północny. Zastanawiałem się tylko zawsze, w jaki oto sposób nasz minifig nie ma odmrożonych minifigowych uszu. A oto i nasz cały model. Do wielkich on nie należy, jednak pamiętajmy o jego niskiej cenie. Sama konstrukcja jest naprawdę niezwykle interesująca i jest świetnym dawcą bardzo rzadkich i ciekawych elementów. Jednak mówiąc szczerze, nie widziałbym zastosowania takiego pojazdu w praktyce. W oryginale zestaw miał ciemno-szare, w starym szarym kolorze, te oto groszki, jednakże ja nie mogłem ich w żaden sposób znaleźć, dlatego zastąpiłem je nowym kolorem jasno-szarym. Niemniej uważam, że nie zmienia to zbytnio wyglądu tego pojazdu, bo mówiąc szczerze, nie uważam, by
było się tu czym zachwycać. A oto i nasz kompletny zestaw. Z pewnością można stwierdzić, iż jest to jeden z najgorszych modeli serii Orient Expedition. Pomimo tego, że figurkę uważam za świetną, za jedną z moich ulubionych, te stanie są po prostu komiczne. Czerwony kolor do nich nie pasuje i naprawdę nie przepadałem za nimi, choć elementów, które tutaj dostałem, używałem niejednokrotnie. Podsumowując, z tym zestawem serii Orient Expedition wiąże się najmniej wspomnień, głównie z powodu, iż zawarty tutaj model jest po prostu żałosny. Jednakże uważam, że figurka jest wykonana perfekcyjnie i jest jedną z najlepszych figurek tej serii. Jedyną konkurującą z nią tak właściwie w moich osobistych statystykach jest kolejny Dr. Killory, którego dostajemy w zestawie Jaguars Roar 7411. No cóż, to było na tyle na dziś. Jeżeli chcecie więcej takich sentymentalnych recenzji opowiadających o serii Orient Expedition, napiszcie to w komentarzach. Ja postaram się skompletować jak najwięcej zestawów z tej serii i pokazać je Wam jak najszybciej. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila i nie zapomnijcie facebook.com/morzestudów.